Witam wszystkich tu Olo. Dzisiaj na stole mamy garść gadżetów chińskich z AliExpress zakupionych przed Nowym Rokiem, przed świętami. Ogólnie właśnie chodziło o to, że w tym czasie te przedmioty niestety nie mogły zostać dostarczone, więc ja też na tych świętach, mimo tego, że miałem dosyć dużo czasu, nie mogłem nagrać tego, co bym chciał. Natomiast słuchajcie, na chwilę obecną także szykuje się materiał na temat noża szturmowego wzór 9.8. No i niestety ten materiał musi się trochę przesunąć, ponieważ cały czas zbieram informacje. Bardzo, bardzo ciekawą rzecz ostatnio odkryłem na temat 9.2. Więc, a wiadomo, że 9.8 jest jakby spadkobiercą tej linii, więc na pewno warto czekać. Jeżeli chodzi o ten materiał, to co na stole tutaj widzicie, no to chciałem po prostu zaoszczędzić Wam czas. Szanuję Wasz czas, swój także, więc nie będę tutaj jakiś unboxingów robił każdego z osobna z tych przedmiotów, które mi tu przyszły. To co tutaj na stole widzicie, to jest, słuchajcie, udało mi się w końcu namierzyć na AliExpress latarkę, i to nie byle jaką, do ogniwa 22700, którą zakupiłem w sklepie baterie 18650.pl. Unboxing z tych baterii mogliście już widzieć na innych materiałach. Oczywiście nowy powerbank, w którym znalazły się sanie OGA, nasze najlepsze, więc na pewno będę badał to, jak bardzo ten powerbank, jak do jakiego prądu ładuje po prostu te baterie, przy jakim prądzie po prostu przestaje oddawać ten powerbank energii do urządzeń zewnętrznych, ile razy może na przykład załadować mój telefon, więc na pewno tutaj pojawi się jakiś materiał dosyć ciekawy i bardziej obszerny na temat tego powerbanku. Słuchajcie, nóż, zdecydowałem się na zakup w końcu jakiegoś nowego chińskiego noża. Co mnie do niego przekonało, o tym dowiecie się na pewno w recenzji. Na chwilę obecną nóż prezentuje się w dosyć ciekawy sposób. Myślę, że takie dosyć pierwsze wrażenie pozytywne, ale widzę już kilka błędów w tym nożu i o tym na pewno dowiecie się z recenzji. Jeżeli używacie pałek teleskopowych, ja noszę. Używam, żyję w miejscu, w którym jest bardzo dużo osób, które po prostu są troszkę innego wyznania, że tak powiem, i innej narodowości. Już dochodziło do takich sytuacji, w których mogło po prostu się coś źle skończyć, że tak powiem, więc używam pałki teleskopowej, noszę pałkę teleskopową przy sobie. To jest doskonały rozjemca. Ludzie często na widok po prostu takiej pałki po prostu zaprzestają głupich swoich, że tak powiem, pomysłów realizować, więc postanowiłem sobie po prostu kupić taki futerał na pałkę teleskopową i o tym też pojawi się materiał. Szybko ładowarka do samochodu. Wcześniej miałem ładowarki z mniejszym prądem, jednak one się za bardzo nie sprawdziły, zwłaszcza jeżeli Wasz telefon ma większe zapotrzebowanie na prąd, ponieważ gdzieś tam jest połączony z GPS-em, pozycjonuje, znajdujecie się w jakichś warunkach, w których zasięg do sieci jest też ograniczony, więc wtedy telefon, że tak powiem, zjada baterię, więc szybkie ładowanie jest jak najbardziej wskazane, chociaż nie jest najzdrowsze dla baterii, ale o tym już mogliście się przekonać przy materiałach odnośnie ogniw litowo-jonowych. Takie pierdółki, słuchajcie, do kabli, żeby po prostu one gdzieś tam się nie łamały przy końcówkach, wiadomo, zawsze te kable gdzieś tam po jakimś czasie się uszkadzają i musimy kupować kolejne, więc wydaje mi się, że to powinno przedłużyć życie, że tak powiem. Tych przedmiotów jest jeszcze więcej, mam, ale postanowiłem ze względu na charakter po prostu kanału pokazać Wam takie właśnie nożowo, edecowe, że tak powiem, rzeczy, więc wydaje mi się, że materiały ciekawe, warto czekać. Ja na chwilę obecną niestety nie mam tak dużo czasu, ile bym chciał, żeby to wszystko ogarniać i tego wszystkiego poużywać. Nie będę Wam tutaj opowiadał na temat tych przedmiotów, rzeczy, których nie wiem. Najpierw muszę to poużywać, więc na pewno będziecie musieli chwilkę poczekać na te materiały. Myślę, że warto. To tyle na chwilę obecną. Jeszcze raz dziękuję za to, że jesteście, że kanał się rozwija, że po prostu co chwila przybywa mi jakiś nowy subskrybent, więc bardzo fajne. Bardzo, bardzo się cieszę z tego powodu. Jeszcze raz dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Hej, trzymajcie się.